Cześć, tu Piotr Estecki. Witam Was bardzo serdecznie na mojej pierwszej lekcji, którą poświęciłem tematyce groove. Groove jest tak naprawdę nieprzetłumaczalnym słowem, natomiast uważam, ja to tłumaczę sobie i ludziom, z którymi prowadzę zajęcia, warsztaty, że jest to po prostu bujanie muzyką. Dzisiaj pokażę Wam dwa akordy i co można zrobić z tymi dwoma akordami. Natomiast Wy możecie to ćwiczenie wykorzystywać dowoli w swoich kompozycjach, w akompaniamentach, różnego rodzaju przebiegach harmonicznych. Ćwiczenie jest bardzo proste. Zbudowane jest z akordu A-moll, postawionym barre na piątym progu, i akord D9. Do tego dojdzie tak zwany hi-hat. Hi-hat jest to uderzenie kciukiem, ja akurat gram pazurkiem, czyli uderzam pazurkiem w strunę szóstą, tak, żeby obiła się o gryf. Ok, czyli teraz łączymy. Najpierw akordy A-moll i D9. Uwaga, dochodzi hi-hat. A teraz szybsze tempo. Następnie utrudnimy to ćwiczenie, dodamy do tego elementy tłumionych strun i tak zwany klang, który pochodzi, wiadomo, od gitary basowej, czyli wprowadzimy elementy technik z gitary basowej. Zaczniemy od akordu, oczywiście wszystko na bazie akordu A-moll i D9. Ja wprowadziłem tutaj elementy perkusyjne, czyli tłumię strunę piątą i czwartą. Zaczynam od uderzenia palcem legato. Przestawiam pierwszego palca D9. Ok. Ja robię taki manewr, że kciukiem szarpę strunę piątą, natomiast palcem I szarpę strunę czwartą, czyli jest... I robię taki delikatny klang. Kciuk, klang, kciuk. Palcem I. I teraz... Bardzo ważne jest, żeby nie grać całą ręką. Chodzi o to, żeby ruch palca i uderzając ten akord był jak najkrótszy. Jeszcze raz. Tłumimy D9. D9 gramy kciukiem przez dwie struny basowe, piątą, czwartą. Natomiast palcem I, M, szarpiemy strunę drugą i strunę trzecią. Teraz do naszego ćwiczenia dołączamy hi-hat, czyli A-moll, dźwięki tłumione, D9, legato, pierwszy, drugi palec. Przestawiam pierwszego palca znowu na barre A-moll. W tym ćwiczeniu pojawia się tak zwana synkopa. Synkopa jest przesunięciem naturalnego akcentu na dźwięk nieakcentowany, czyli
W tym przypadku pojawia się synkopa na 2 i na 4. Zobaczcie. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. OK, i wprowadzamy nasz hi-hat. Bardzo ważne jest to, żeby ćwiczyć przede wszystkim na początku z metronomem. Następnie już starać się bujać tą melodią, tym groove'em. Tak, żeby móc nawet przy tym zatańczyć. Starajcie się doprowadzić to do takiego stanu i powtarzalność tego ćwiczenia wprowadza nas w tak zwany trans muzyczny, co dzięki czemu możemy się uwolnić i zacząć na bazie tego rytmu na przykład improwizować. Jeszcze raz, zacznijmy od początku. Zaczynamy od prostych akordów. Hi-hat. Dalej.